mam takich słów. Lecz zakręciła w głowie i dla niej już wariuje znów. Boże zmysły, spokój krwi i odbiera wolność mi. Biorę ją za rękę mocno tak i ścieram z niej sukienkę w świetle gwiazd. I wdzięków nie wypowiem, bo całkiem mi brakuje tchu. A słowa giną w ustach, jedwabnych płatkach dzikich róż. Burzy zmysły, spokój krwi i odbiera duszę mi. Biorę ją za rękę mocno tak i ścieram z niej sukienkę w świetle gwiazd. Biorę ją za rękę mocno tak i ścieram z niej sukienkę w świetle gwiazd. Mocno tak i ścieram z niej sukienkę w świetle gwiazd. Hey! Biorę ją za rękę mocno tak i ścieram z niej sukienkę w świetle gwiazd. Biorę716 wydanie audycji Radia RTM Staszic rozpoczynam niespodzianką. Piosenką zespołu Jago, kompozycją Mariusza Tylickiego. Ta piosenka jest dziełem naszych chrubieszowskich artystów. Cała ta audycja jest również poświęcona artystom związanym z naszym miastem. Główną częścią tego wydania będzie wykład pani Doroty Grzymały, która zaprezentowała postać artysty związanego z ziemią chrubieszowską, Władysława Czachurskiego, malarza, portrecisty. Tego wykładu posłuchaliśmy na spotkaniu w Muzeum Regionalnym imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Pani Dorota Grzymała przygotowała cały cykl wykładów o znanych postaciach z ziemi chrubieszowskiej i te wykłady zaprezentuje w naszych audycjach. W drugiej części naszej audycji zaprezentuję dwie piosenki. Pierwszą piosenkę Bierność formacji muzycznej Venelium, którą tworzył Kajtek Pańko i Dominika Kapuśniak, oraz kolejną piosenkę Nie powiem ci dobranoc, której twórcą i wykonawcą jest Kuba Dąbek. Tak więc teraz, proszę Państwa, zapraszam na wykład do Muzeum Regionalnego imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Dobrze, to
Jeszcze raz wszystkich, tak, każdego z osobna serdecznie witam. Ponownie cieszę się, że zawsze mając do wyboru do zrobienia dużo innych rzeczy, to jednak zdecydowaliście się Państwo przyjść tutaj. No i tak, ponownie się widzimy oczywiście w ramach cyklu, który już Państwo znacie. Dzisiaj przypada 9 z 12 zaplanowanych wykładów, czyli już jesteśmy bliżej końca. A dzisiejszy wykład zatytułowałam Perfekcyjny portrecista. Życie, twórczość i powiązania Władysława Czachurskiego z regionem chrubieszowskim. O Czachurskim mówiłam również w tej poprzedniej wersji naszego cyklu sprzed 10 lat. Wówczas poruszałam wątki, które i dzisiaj poruszę, ale troszeczkę sobie oczywiście pozmieniałam, po to jest to tegoroczne spotkanie, żebym właśnie mogła dopowiedzieć to, czego wcześniej nie dopowiedziałam. Natomiast od razu zaznaczam, że jak zwykle, ja Państwu nic nowego nie powiem, nic od siebie właściwie nie powiem, bo tylko jak zawsze robię robotę polegającą na tym, że zebrałam wszystko to, co już inni napisali, poukładałam to lub też wybrałam wątki, które mnie bardziej interesują i które chciałabym Państwu przedstawić, ponieważ temat, który zresztą jak każdy dotychczasowy, który dzisiaj prezentuję, jest obszerny. Jest ciekawy, ma wiele wątków i tak naprawdę na każdym z tych wątków, jakbym się chciała skupiać, to jest oczywiście ponownie materiał na osobne spotkanie. Więc wybaczcie, że będzie czasami niektóre rzeczy będą zaledwie zasygnalizowane, natomiast jeżeli chcemy się też trzymać tego, że zazwyczaj tak się mieścimy w około godzince, tak żeby nie było też już aż za nudno, to po prostu tak do tego podejdę. Natomiast zainteresowanych i tych, którzy zechcą sobie temat zgłębiać na własną rękę, to oczywiście odsyłam do literatury fachowej, przede wszystkim do Wacława Jaroszyńskiego, Władysława Czachurskiego, Żywot i sprawy. I to jest właściwie jedno z najlepszych opracowań, jakie na temat Czachurskiego dotychczas się ukazało, choć miał też Czachurski szczęście, bo nie był jednym z tych artystów, którzy sławę zyskali dopiero kiedy zmarli. On miał to szczęście być już sławnym i popularnym za życia i zaledwie w kilkanaście lat po jego śmierci już były publikowane też właśnie różnego rodzaju opracowania na jego temat. A kiedy będę mówiła o rezydencji, no tak to nazwijmy sobie, letniej rodziny Czachurskich, to będę się opierała na tej książce, która też wyszła w takiej obszernej serii i naprawdę warto się nad tym pochylić, bo tu są zebrane, opisane wszystkie dwory, dworki, pałace, w ogóle z Polski, bo ona się ukazywała w takich częściach odrębnie do każdego regionu. Roman Aftanazy, bardzo dobre opracowanie, także polecam serdecznie. W powiatowej nie wiem, w miejskiej powinno być. Tak, powinno to być, ale nie sprawdzałam, bo jakby ten tom dotyczący Chełmszczyzny, tutaj mamy województwo lubelskie, ziemia chełmska i województwa ruskiego, my tutaj w zbiorach mamy. Natomiast szczerze nie dowiadywam się, powinni, bo to w sumie takie jest naprawdę Biblia, jeżeli chodzi o tego typu tematykę. Naprawdę bardzo dobre opracowanie. Zawsze też można, no tylko od nas się nie wypożycza. Z muzealnej biblioteki możemy tylko na miejscu udostępnić, ewentualnie coś odkserować, więc to też wedle potrzeb, nie ma problemu. Rozpocznę takim cytatem, na który trafiłam, bo faktycznie artykułów, materiałów na temat Czachurskiego w internecie znajdziecie Państwo dość dużo. I takim tym motywem przewodnim niech będzie to, co napisano o Czachurskim w jednym z jego pośmiertnych nekrologów, których bardzo dużo się ukazało w prasie właśnie w momencie jego śmierci. To są słowa: malarstwa polskiego był Władysław Czachurski ozdobą, nie w rozumieniu talentu górującego nad twórczością koryfeuszów sztuki malarskiej polskiej, ale jako dostojny przedstawiciel wysokiego, a szlachetnego stylu. Zarówno koncepcją malarską, jak techniką malarską swoją wnosił Czachurski do malarstwa naszego sui generis, jedyną w swoim rodzaju, arystokratyczność wykwintu kultury zachodnioeuropejskiej. Te słowa będą takim troszeczkę dla nas punktem wyjścia. A sam Władysław Czachurski, zaraz zobaczymy, jakie miał korzenie, 4 maja 1848 roku w Lublinie zawierają małżeństwo Wiktor Czachurski, nauczyciel muzyki, oraz Maria z Popieluch. Tutaj oboje na portretach pędzla syna. Jeszcze do nich sobie wrócimy, do tych portretów. 22 września 1850 roku przychodzi na świat ich pierwszy syn Władysław Maurycy Czachurski. Tutaj na takiej reprodukcji fotografii oraz na takich szkicach pokazujących jego autoportret.
A 3 lata później przychodzi na świat kolejny syn, Stanisław. I tutaj do tego portretu bliżej mnie jeszcze sobie wrócimy, natomiast 2 też portrety brata Czachurski zmalował. Rodzina mieszkała w kamienicy naprzeciw kościoła ojców dominikanów przy ulicy Złotej Róg Dominikańskiej w Lublinie i na właśnie budynku przy ulicy Dominikańskiej 7, tuż przy bazylice dominikanów tutaj widocznej, naprzeciw wejścia do kościoła widnieje tabliczka, która właśnie głosi, że w tym domu urodził się i mieszkał Władysław Czachurski, artysta, malarz. Więc fajnie, że też Lublin o tym twórcy pamięta i faktycznie spacerując sobie tam po tym centrum, można sobie pod to miejsce dojść i sobie pooglądać. Więc już widzimy, jakie były te pierwsze związki Władysława Czachurskiego z naszym regionem, ale były one jeszcze bliższe, bo Lublin niedaleko, ale jeszcze bliżej nas. Grabowiec. Pół godzinki jazdy samochodem stąd, jak widzimy, miejscowość, która w dawniejszych czasach należała terytorialnie, administracyjnie do powiatu chrubieszowskiego. Natomiast utraciliśmy po tych różnych reformach właśnie administracyjnych Grabowiec na rzecz powiatu zamojskiego. I to podobno dawniej było tak, że ani w zasadzie Zamość się z tego nie cieszył, a myśmy rozpaczali, że ten Grabowiec utraciliśmy, więc mogło zostać po staremu, ale niestety nie zostało. Pan Grabowiec się cieszył, że jest zamojski. Cieszył się, a ja spotkałam takich mieszkańców Grabowca, którzy mówili, że nie, więc że widzicie, nie, czyli jak zwykle oczywiście Polacy byli podzieleni, to sobie należy jasno powiedzieć. Natomiast i sam Grabowiec zresztą, no, ciekawa miejscowość, warto jakby zobaczenia, tak uważam, ale to już swoją drogą. Więc w Grabowcu w kilka lat po ślubie państwo Czachurscy nabyli nieduży majątek, on się wówczas nazywał Grabowczyk i tam rodzina spędzała właściwie wszystkie okresy wakacyjne, ale czasami też świąteczne. No, ale tak majątek się nazywał, Grabowczyk, tak, dobra, to o tym mówię, dobra. Tak, dobra, Grabowczyk. I to był niewielki domek parterowy, do tego oczywiście przynależały takie pola gospodarskie, uprawne i tak dalej, więc ten majątek nosił nazwę Grabowczyk i to było miejsce, gdzie rodzina Czachurskich właśnie spędzała wszystkie okresy wakacyjne, więc bracia Czachurscy, Władysław i Stanisław, najmłodsze lata dorastania, dojrzewania, spędzali właśnie tam i to było to miejsce, które bardzo sobie ukochali. Zresztą widać nawet po słowach, jakie w liście, jednym z listów wpisał Czachurski, wspominać będę Grabowczyk i tęsknić za nim będę zawsze. To już widać, jak duży miał do tego miejsca sentyment. I tutaj właśnie ta książka, którą Państwu pokazywałam, jest właściwie jedynym źródłem, które nam pokazuje, jak wyglądały wnętrza tej posiadłości. No, posiadłość to dużo powiedziane, bo to był niewielki parterowy dwór, który zresztą Czachurscy po tym, jak już odziedziczył go, przejął go Władysław, to jeszcze go rozbudowywał, zmieniał jakby jego kształt, powiększał, ingerował w to również jego brat, więc oczywiście dworek zmieniał się w czasie, kiedy zamieszkiwali go Czachurscy, natomiast widać, jak pięknie był urządzony, w jakim, tu nie widać, bo niestety taka jest reprodukcja zdjęcia, ale ten duży obraz tutaj to portret brata, który przed chwilką widzieliśmy, Władysława, więc on też nie musieli się martwić, właściwie ściany tylko wytapetowali, całą resztą zajął się Władysław, bo po prostu wszystko odmalował i faktycznie dominowała tam twórczość Władysława, choć nie brakowało również innych obrazów, ale też proszę zobaczyć, w jakim otoczeniu on już dorastał, gdzie się wychowywał, jakie meble, jakie wnętrza go otaczały, tak? Tutaj i posadzka, i dywan, jakby każdy poszczególny element, na który patrzymy, jest dziełem sztuki samym w sobie, czyli już możemy zobaczyć, w jakim otoczeniu on dorastał. Zresztą dorastał, pobierając zarówno on, jak i brat od swojego ojca, nauczyciela muzyki, lekcje gry na fortepianie, także i muzyka, i literatura, i sztuka, i takie no, życie w takim otoczeniu kształtowało nam właśnie młodego Władysława Czachurskiego. Dziś nie ma śladu po tym dworku, ocalały podobno jedynie 2 alejki i w zasadzie tyle z tego mamy do obejrzenia w tym momencie. W późniejszym czasie artysta sprzedał ukochany Grabowczyk Janowi Węgleńskiemu ze Świdnik, szwagrowi swojego zmarłego brata. Do klasy 2 gimnazjum klasycznego w Lublinie, to jeszcze w międzyczasie sobie Państwo poglądajcie, został przyjęty w wieku lat 11. Rektorem gimnazjum był wówczas Józef Skłodowski, dziadek Marii Kiri Skłodowskiej.
Po lekcjach pod okiem ojca Czachurski, po lekcjach tych szkolnych, pod okiem ojca Czachurski właśnie brał lekcje gry na fortepianie, czy też na pianinie, który towarzyszył mu przez całe życie, znaczy te lekcje towarzyszyły mu przez całe życie. On nawet później w Monachium, ten wątek jeszcze będę omawiała, urządzali sobie ze słynnym polskim malarzem Maksymilianem Gierymskim wieczorki takie muzykalne, grając na cztery ręce. Sam Gierymski zresztą mawiał, że każdy artysta, który fascynował się muzyką, tworzył melodyjne obrazy. I to myślę w tej twórczości Czachurskiego będzie widać, że faktycznie te melodyjne obrazy tworzył. Spójrzcie Państwo jeszcze na kolejne zdjęcie, bo ono przedstawia wnętrze pracowni Czachurskiego z obrazem na sztaludze. Powiedzieć o tym sztaluga to jak nic nie powiedzieć, bo to zobaczcie, to jest mebel właściwie sam w sobie. I jeszcze ta zasłona, która wiecie, jak wychodził i obraz troszeczkę już przesnął, to jak nie chciał, nie życzył sobie, żeby ktoś wchodzący do pracowni ten obraz widział, to jeszcze można było zasłonę opuścić i go zasłonić, prawda? Więc, ale przepiękne wnętrza. Bardzo bogate, no w nocy było się o co potknąć, jak się wstało, prawda? To tak naprawdę, na bogato. Zamiłowanie i talent do malarstwa objawiały się już na pierwszym etapie nauki Władysława. Kiedy wskutek upadku powstania styczniowego i nasilonej rusyfikacji rodzice postanowili przenieść syna do Warszawy, okazało się, że trafił pod opiekę Rafała Hadziewicza, który czuwał nad rozwijaniem talentu w przyszłym malarzu, który znalazł się właśnie u Hadziewicza w klasie rysunkowej. No, rysunek to jest podstawa nauki, jeżeli chodzi o malarstwo. Nie bez znaczenia był też program nauczania, który faktycznie na ten rysunek mocno stawiał, więc te podstawy malarstwa w postaci właśnie rysunku, dobrego szkicu, projektu, planu Czachurski zyskał już bardzo wcześnie i być może dlatego też okazało się później, że praktycznie do każdego obrazu robił bardzo dużą ilość szkiców. Czyli jednak ten rysunek, szkic traktował naprawdę bardzo jako podstawę rzetelnego rzemiosła. W 1868 roku Czachurski rozpoczął studia w Drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jednak nie spędził nawet roku. Przeniósł się bowiem do Monachium, wyjątkowego wówczas ośrodka sztuki, który skupiał grono dobrze zapowiadających się artystów. Już w tamtym czasie malarze polscy cieszyli się uznaniem tamtejszego dworu, a ich prace były znaczące już na ówczesnym rynku sztuki. Także po raz kolejny mamy, zobaczcie, mówimy o tym już nie po raz pierwszy, że jest konkretna postać jakby wrzucona w konkretne dzieje historyczne, bardziej lub mniej przyjazne, ale muszą się zadziać pewne sprzyjające koniunktury, czasem zbiegi okoliczności, czasem jakieś namówienie, zaproszenie gdzieś, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu. I tak właśnie było z Czachurskim, bardziej czy mniej celowo, ale dotarł do tego Monachium, które już wówczas stawało się taką enklawą dla polskich artystów. Mówiło się wtedy rozbitków takich po upadku powstania styczniowego, którzy tułali się, ponieważ rusyfikacja w Polsce po upadku powstania styczniowego znacznie się nasiliła i Akademia Sztuk Pięknych, która na chwilkę jeszcze zdążyła otworzyć swoje podwoje, została brutalnie zamknięta, ukrócona jakby możliwości kształcenia artystów, więc oni gdzieś musieli się faktycznie rozpierzchnąć. Spore grono właśnie trafiło wówczas do Monachium i w tym gronie razem z Czachurskim znaleźli się między innymi tacy twórcy jak Józef Brandt, Józef Chełmoński, Julian Fałat, czy bracia Aleksander i Maksymilian Gierymscy. No to już mówimy o takiej górnej półce, jeżeli chodzi o malarstwo polskie, a wymieniam tylko kilka spośród tych wszystkich nazwisk, bo naprawdę mówimy o bardzo dużej grupie. Sam Czachurski zyskał tam bardzo dużą popularność, uznanie, szacunek. Niech o tym świadczy choćby to, że był honorowym profesorem Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. I to dobitnie świadczy o tym uznaniu, jakim się cieszył, choć faktycznie ówczesne władze z bardzo dużą estymą podchodzili do tych polskich malarzy, bardzo chętnie faktycznie wspierali ich działalność. Ten pobyt na studiach w Monachium to dla Czachurskiego bardzo ważny czas. Odbywał między innymi wiele podróży z malarzami, kolegami, między innymi właśnie z Maksem Gierymskim, a jego obrazy schodziły na pniu, prosto z pracowni. Właściwie zobaczenie u niego w pracowni obrazu to było właśnie tylko na sztaludze, czyli czegoś, nad czym aktualnie pracował. Nie było niczego porozstawianego po kątach, co czekało na zbyt, bo faktycznie prosto ze sztalugi obrazy sobie już wysychały tak naprawdę u klienta w domu. To mu dało po pierwsze rozgłos, po drugie wiadomo pieniądze, prawda?
choć mi wszyscy mówią, że on, że wiódł takie bogate, ale to o tym za chwilkę. Bardzo to musiało uszczęśliwiać młodego chłopaka tak naprawdę i dawało mu dużo takiej pewności siebie w tym, co zaczynał robić. Zdobywał medale uznania dla swojej twórczości. Zapraszano go do różnego rodzaju komisji jako jurora w ocenianiu w konkursach różnych prac, więc na różne prace, więc naprawdę był osobą taką rozchwytywaną, można śmiało powiedzieć. Po studiach, po części w nagrodę za dobre wyniki w nauce, a po części dla odpoczynku, wyjechał na 3 lata do Włoch. To jest to, co nam się w tej dawnej historii bardzo często i pięknie powtarza, czyli każdy dobry twórca kultury, każdy dobry, nie wiem, polityk, aspirujący, żeby coś wnieść, musiał się trochę najeździć, napodróżować. I to nie było wyskoczenie sobie na tydzień czy dwa, tylko to były, tak jak ksiądz Stanisław Staszic na przykład, prawda, to były regularnie odbywane długie podróże z długimi przystankami w pewnych kluczowych miejscach po to, żeby obyć się, obserwować, brać, wymieniać doświadczenia. To było to, co kształtowało twórców w bardzo taki fajny sposób, dawało dużo właśnie tego obycia, wiedzy, znajomości również, jak za chwilkę też zobaczymy. Po tej 3-letniej podróży powrócił do kraju i narodziła się w nim decyzja, że teraz jednak chce sobie pomieszkać w Paryżu i jak właściwie wiązał z tym Paryżem takie plany, że tam już chce zostać. No też swoje o Paryżu słyszał, prawda? Po drodze jednak wstąpił znowu do Monachium, pewnie poodwiedzać starych znajomych, pokręcić się po miejscach, które zna. Zatrzymał się u Branta, a ten zaczął mu ten pomysł wybijać z głowy. Gdzie będziesz jechał do Paryża, zostań sobie tu w Monachium. Uważał też, tak, uważało tak też dawne grono pedagogiczne Czachurskiego, z którym się spotykał. Wszyscy jego byli profesorowie, też go zachęcali do tego, żeby został jednak w Monachium. I faktycznie kupił atelier obok Branta i pozostał w Monachium. Pisze się o tym tak, że wybór Monachium był ówcześnie uzasadniony zarówno rangą, jak i renomą tego żywego w drugiej połowie XIX wieku ośrodka artystycznego i dydaktycznego. O jego atrakcyjności stanowiły w znacznej mierze rozwinięte formy organizacyjne opieki nad sztuką. To w Polsce to jeszcze było w powijakach w tym czasie. Popierane przez mecenat dworski i państwowy. Zobaczcie, jak ważne jest to wsparcie artysty przez właśnie też takie mechanizmy ogólnopaństwowe. Ruch wystawowy, handel dziełami sztuki. To już jest to, co daje artyście jakiś start. Bardzo złożony był też splot kierunków, tendencji i postaw artystycznych w nim prezentowanych. Utrzymywane stale szerokie kontakty z innymi środowiskami zagranicznymi. Rozwinięta wymiana wystaw. Imprezy międzynarodowe rozszerzały w nim dodatkowo możliwości zorientowania w aktualnych trendach artystycznych i bezpośredniej ich percepcji. Tak to określił Żeromski, opisując właśnie, Stefan Żeromski opisując te sytuacje. I to właśnie w tych słowach mamy wszystko to, co ja tutaj tak naokoło próbuję powiedzieć. Władysław Czachurski zmarł 13 stycznia 1911 roku właśnie w Monachium. Ale dzięki staraniom jego bratowej, i to w dodatku bratowej, o której mówił, że jest jego bratnią duszą, to też bardzo ciekawe, dzięki jego bratowej jego ciało zostało sprowadzone do Polski po to, żeby mogło spocząć w grobie rodzinnym rodziny Czachurskich właśnie w miejscowości Grabowie, na tamtejszym cmentarzu parafialnym i tak też się właśnie stało. W skrócie potraktowałam ten życiorys, bo jeszcze różne wątki z życia Czachurskiego będą nam się tutaj w dalszej części przewijały. Jednym z nich, a tak jakby drugim osobnym blokiem, który chcę poruszyć, jest przyjaźń, czy relacja, przyjaźń Władysława Czachurskiego z Henrykiem Sienkiewiczem. To też po raz kolejny pokazuje, jak pewne znajomości sprawiają, że właśnie w naszych stronach znajduje się ktoś ważny. O tym się często nie mówi, mam wrażenie. Zawsze się mówi, że właśnie to, co sobie nawet trochę pozwalaliśmy sobie żartować, że jaki tam z Prusa Hrubieszowianin, prawda? A na przykład rzadko się słyszy o tym, że Sienkiewicz też bywał w naszych stronach właśnie za pośrednictwem Władysława Czachurskiego, więc myślę, że to jest wątek, który warto przybliżyć. Za chwilkę Państwu tutaj poprzytaczam różne ciekawostki, a spoglądać sobie Państwo będziecie na przepiękny portret Jadwigi Sienkiewiczówny. Tutaj za chwilkę też przeczytam, w jakich okolicznościach powstał. I tu już się wdrażamy też powoli w ten nurt malarstwa Czachurskiego. Tu już możecie Państwo dobrze zobaczyć
dlaczego nazwałam dzisiejsze spotkanie, ten tytuł nadałam, że perfekcyjny portrecista. Już zaczynamy chyba to powoli dostrzegać, prawda? W Grabowczyku, proszę Państwa, kwitło życie towarzyskie. Najbardziej znanym gościem Czachurskiego był jego przyjaciel Henryk Sienkiewicz. Artyści poznali się na początku marca 1880 roku w Warszawie u Mścisława Godlewskiego, przyjaciela Sienkiewicza i męża Marii z Popielów, która była kuzynką Czachurskiego. To oczywiście w tym świecie elit to nie był problem, trzy uściski dłoni dzieliły ludzi od kogoś dużo ważniejszego od siebie. Z Sienkiewiczem łączyły Czachurskiego serdeczne więzy przyjaźni i wzajemnej sympatii. Polubili się. Czego dowody znajdujemy w dzienniku prowadzonym przez Czachurskiego w latach 1778-1881. Obaj znali nawzajem swoją twórczość, zanim poznali się osobiście, cenili sobie jej walory, jeszcze zanim właśnie się poznali. Jakie mamy na to dowody? Otóż takie, że w Grabowczyku panował zwyczaj czytania książek na głos w rodzinnym gronie. Czytano również dzieła Sienkiewicza. Czytano, komentowano, analizowano. Sienkiewicz natomiast pod wpływem zachwytu nad jednym z obrazów Czachurskiego pod tytułem Hamlet napisał w prasie: wytrwałość artystyczna i dobry smak połączyły się z najrzetelniejszym i prawdziwie poetyckim talentem. Pracę tam widać sumienną i długą, ale i ów dar wyjątkowy jako promień oświecający głowy wybrańców. Ów polot, który niedawno nie wiadomo skąd się bierze, a w ślicznych dziełach się objawia, którego ani kupić, ani wymodlić, ani pracą nabyć nie można. Także on nawet stawia na to, że no ja uważam jednak, że jak zaraz zobaczymy, że Czachurski dużo pracy wkładał w te swoje dzieła, a Sienkiewicz stwierdził, że większość to była talent tutaj, prawda? Natomiast już się bardzo dobrze o tych dziełach Czachurskiego Sienkiewicz wypowiadał. W ogóle znał, lubił, cenił malarstwo, stąd łatwiej mu też już było tę twórczość Czachurskiego polubić. Jako pisarz podziwiał też poetyckość obrazów Czachurskiego, a Sienkiewicz, nie będąc dłużnym Czachurskiemu, mówił, że Sienkiewicz robi malownicze opisy w swoich dziełach, więc jeden u drugiego coś tam od siebie musiał dorzucić, prawda? Łączyło ich ponadto umiłowanie twórczości Szekspira, fascynacja końmi, no i dworek w Grabowczyku, który, proszę Państwa, Sienkiewiczowi przypominał jego dom rodzinny. Już na takim sentymencie, jak się zagra, no to właściwie wszystko jest jasne. Po kilku spotkaniach obu twórców w Warszawie Sienkiewicz został zaproszony do Grabowczyka na wakacje. To poszło ekspresowo, bo to było w tym samym roku 1880, w którym się poznali. Podczas miesięcznego pobytu na wsi jeździł na polowania, zwiedzał konno okolice, smakował miejscowe truskawki, poziomki prosto z krzaka. Odwiedzał również miejscowy kościół parafialny, w którym mógł podziwiać kolejne dzieło Czachurskiego, czyli obraz Cud Świętego Walentego, podarowany przez autora i prezentowany w bocznym ołtarzu po dziś dzień. Pisarz przybył również na miejscowy cmentarz, gdzie mógł pomodlić się nad rodzinnym grobem Czachurskich, gdzie spoczywał ojciec Władysława. A w wolnych chwilach, będąc właśnie w majątku Grabowczyk, pisał nowelę pod tytułem Niewola tatarska. Po raz drugi Sienkiewicz był w Grabowczyku jesienią tego samego roku, więc te kontakty, raz, że wyjazd był udany, dwa, że kontakty, przyjaźń była dość silna. Tym razem tylko na 3 dni, więc no, zupełnie przelotem w porównaniu do miesięcznego pobytu. Ale czas upłynął przyjaciołom głównie na odwiedzaniu okolicznych dworów, dworków ziemiańskich i ich właścicieli. Na tak zwanych wałach koło wioski Gliniska Sienkiewicz zrobił szkic z myślą o scenach oblężenia z baraża. Między pisarzem a malarzem oraz jego bratem Stanisławem zawiązała się wtedy tak serdeczna przyjaźń, że nie mogło obejść się bez rewizyty. Bracia Czachurscy odwiedzili niedługo później Sienkiewicza w Warszawie. Pobyty Sienkiewicza w naszych stronach wywarły na nim ogromne wrażenie, a spisane notatki i refleksje znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. I to bodaj w najznamienitszym jego dziele, jakim jest trylogia. Jakie są na to konkretne przykłady? Cytuję. Miejsca obronne w Grabowcu i okolicy, zdobywane on dziś przez Kozaków i Tatarów, głębokie wąwozy Grabowca i Dańczypola. Czytelnik może odnaleźć w powieści Ogniem i Mieczem.
jako czartowy jar, gdzie Chorpyna przetrzymywała kniaziównę Helenę. Uczniowie liceum ogólnokształcącego, które się znajduje w Grabowcu, imienia zresztą Henryka Sienkiewicza, kilka lat temu, dokładnie w 2006 roku, opracowali pod okiem pani Agnieszki Nowakowskiej taki wpis w internecie. Dzisiaj go nie mogłam znaleźć, jak to zresztą bywa, czasem coś jest i czasem coś po prostu z internetu znika. Ale oni zebrali na tej stronie internetowej właśnie takie konkretne cytaty z różnych dzieł Sienkiewicza, odnotowując, do którego miejsca, na przykład w Grabowcu lub w okolicy, one się odnoszą, którym konkretnie były inspirowane, więc naprawdę kawał dobrej pracy, choć też opierali się oczywiście na wcześniej opracowanych źródłach. Niemniej fajnie, że uczniowie tamtejszego, wtedy jeszcze gimnazjum, obecnie liceum, wtedy gimnazjum i liceum, teraz już liceum ogólnokształcącego, dbają o tę wiedzę i fajnie, że to zrobili. O właśnie, między innymi duże wrażenie na Sienkiewiczu wywarła Grabowiecka Góra Zamkowa. Resztki bram wjazdowych, widoczne fundamenty zamku, głęboka fosa opasająca wzgórze, nisko położone łąki, dawniej zalewane wodą, pozostawiły niezatarte wspomnienia. Stanisław Czachurski pojechał z Sienkiewiczem do pobliskiego Dańczypola, żeby obejrzeć wyjścia z podziemnych lochów zamkowych. Tak oto zaobserwowane krajobrazy przedstawił we fragmencie Ogniem i Mieczem, żeby był jakiś przykład. Na północnym krańcu Dzikich Pól, nad Omelniczkiem, aż do jego ujścia, najbystrzejszy wzrok nie mógłby odkryć jednej żywej duszy, ani nawet żadnego ruchu w ciemnych, zwiędłych i zeschniętych burzanach. Na lewym brzegu, na niewielkiej wyniosłości, podobniejszej do mogiły niż do wzgórza, świeciły tylko resztki murowanej stanicy, którą niegdyś jeszcze Teodor Buczacki wystawił, a którą potem napady starły. Od ruiny owej padał długi cień. Opodal świeciły wody szeroko rozlanego Omelniczka, który w tym miejscu skręca ku Dnieprowi. I tak dalej, i tak dalej. Więc takie konkretne przykłady opisów, z których jakby kiedy Sienkiewicz sobie jeździł w dane miejsca, robił z nich notatki, bo stwierdzał, że to będzie fajne, żeby to ubrać jakby w konkretne opisy do swoich dzieł. Przyjaźń Sienkiewicza z Czachurskim przetrwała próbę czasu, przez lata, choć faktycznie długo nie mogli się ponownie spotkać po tych dwóch spotkaniach w krótkim czasie. Ponownie zobaczyli się dopiero w 1901 roku, patrzymy na datę, podczas pobytu we Włoszech, dokąd Sienkiewicz przyjechał wraz ze swoją 17-letnią wówczas córką Jadwigą. Z Czachurskim spotkali się w miejscowości Lugano. W efekcie tego spotkania powstał portret panny Sienkiewiczówny. Opis dotyczący tego portretu i okoliczności, w jakich powstał, znajdujemy w pamiętnikach Kazimierza Chłędowskiego, polskiego pisarza, badacza, historyka kultury i satyryka. 20 maja 1901 roku zanotował. Wczoraj rano wróciłem z Włoch jednym pociągiem z Sienkiewiczem, który jechał z córką. Sienkiewicz jechał z Bordighiery i z Lugano, gdzie bawił z nim jednocześnie malarz Czachurski i wymalował tam podobno bardzo udany portret panny Sienkiewiczówny. I teraz najlepsze. W zamian za obraz malarz dostał od pisarza wenecki żyrandol, który został wysłany prosto do Grabowczyka, a Czachurski na to. Sienkiewicz narobił mi kłopotu niepotrzebnym gratem. A to, o co go prosiłem, to jest fotografię swoją z podpisem, dotąd mi nie przysłał. Żyrandol wenecki, kryształowy, prawda? Nie, on chce fotografię z podpisem Sienkiewicza, której nie dostał. Która dzisiaj była warta niż kilka... Bo on dobrze wiedział. Dokładnie, on dobrze wiedział. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale właśnie to jest bardzo takie też anegdotyczne, że jeszcze tak napisać, że narobił mi kłopotu niepotrzebnym gratem i to pisze człowiek, którego atelier przed chwilą widzieliście. Jak mówiłam, że można się tam o wszystko było potknąć, prawda? Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnej części, to właśnie chciałam tylko przytoczyć ten cytat, o którym zapomniałam, a też jest, nadawał się na początek, wybaczcie. W tej książeczce zaczyna się od tego. Choć kobiet nie lubił, i zaraz się przy tym zatrzymamy, kobiety malował, choć pieniędzy nie miał, antyki skupował, choć nigdzie nie jeździł, na Bahnhofie jadał, choć smakosz znakomity, kuchni nie posiadał.
To z tym jedzeniem na Bahnhofie, że nigdzie nie jeździł, to dotyczy dworca kolejowego w Monachium, który uchodził za taki bardzo luksusowy i tamtejsza, tam działająca przy nim restauracja była najbardziej taką renomowaną w całym Monachium. Bardzo uderzające jest to pierwsze zdanie, choć kobiet nie lubił, kobiety malował. Po pierwsze, to jest trochę przytyk wobec tego, że taki piękny, przystojny Czachurski w takich czasach, jeżdżący po całym świecie, malarz w miarę dobrze sytuowany, nigdy się nie ożenił. Gdzieś tam podobno po 50 wpadło mu do głowy, że może jednak upatrzył sobie jakąś 17-letnią wówczas dziewczynę. No nie doszło to do skutku. Nie wiem dlaczego. Natomiast bardzo sporo było takich oskarżeń Czachurskiego o to, że jest mizoginem, że traktuje kobiety przedmiotowo, wyłącznie jako, za chwilkę zobaczymy, modelki do swoich obrazów, że ich nie szanuje i tak dalej, więc tutaj taka, no myślę, ciekawostka z tym, że kobiet nie lubił, kobiety malował, prawda? Choć pieniędzy nie miał, antyki skupował i to jest prawda. No tak jak mówię, to atelier, które przed chwilą widzieliśmy, pokazuje dokładnie, on faktycznie kupował tego wszystkiego bardzo dużo, bo mu to, jak zaraz zobaczymy, było niezwykle potrzebne do malowania, niezbędne wręcz. Stąd taki Sienkiewicz wiedział przecież, myślę, no nie, no taki żyrandol wenecki, to będzie jeszcze później na obrazach, będę oglądał i mówił znajomym, patrzcie, to ten żyrandol, co ja mu z Wenecji prosto do Grabowczyka przesłałem. I jeden wiedział, co robi, i drugi wiedział, co robi, prawda? Kombinowali marketingowo, jak się da. Ale właśnie, od razu uprzedzam, nie każda reprodukcja jest dobrej jakości, ponieważ dużo dzieł Czachurskiego też jest w zbiorach prywatnych i nie zawsze ci prywatni chcą się jakoś koniecznie chwalić tym, co posiadają. Natomiast coś tam Państwu przemycę, bo chciałabym pokazać jakby, że twórczość Czachurskiego biegła w dwóch nurtach. Ja poprzedni swój wykład nazwałam tytułem, że to były próżne damy dla bogatych, i wymagające takie portrety psychologiczne, i portrety psychologiczne dla wymagających. Czyli mieliśmy piękne portrety, bardzo takie ambitne, powiedziałabym, i zaraz też zobaczymy kawał też fajnej twórczości, takiej zupełnie innym nurcie, ale okazało się, że kiedy to zaczęło schodzić ze sztalów Czachurskiego, to szło. No i teraz tak, to się jakby traktuje, mówi się o tym, że to kicz, że to niefajne, że to takie, te damy faktycznie takie próżne siedzą i pachną, ewentualnie otwierają list od kochanka, ewentualnie czekają na list, jeszcze na różowo, no że w ogóle, i w ogóle kto to widział, żeby tyle dawać wszystkiego wszędzie, prawda, że naćkane i w ogóle, z takimi opiniami to się spotykało, natomiast, no drodzy Państwo, patrzymy i widzimy, to nie tak ohoho sobie siąść i takie coś wymalować, zawsze zamieszczam wymiary obrazów. To jest kluczowa sprawa. Spójrzcie Państwo na przykład, ile jest szczegółów, jak głęboki plan mamy tu, 65,5 na 41 cm. Co to jest za rozmiar, prawda? I faktycznie, tak samo trudno by było to namalować 1 do 1 lub większe, ale tak samo też niezwykle trudno jest na malutkim formacie to wszystko wycyzelować, prawda? Zobaczcie, on nie położy przecież na stół obrusa z płótna wykończonego lekką falbanką. On walnie coś takiego, nie? I on będzie ten wzór tam dziubał, żeby to... Ale przecież ono jeszcze się zagina. To trzeba zadbać, żeby ta proporcja się zachowała, żeby to wyglądało realistycznie. On te kobiety ubiera w piękne, jakieś aksamitne, musinowe, jedwabne suknie, gdzie te załamania, to jak światło tam wędruje po tej tkaninie. Słucham? Tak, bo chce się popisać właśnie. On jest lada przy oknach, żebyśmy wiedzieli, stąd idzie światło, dlatego tu, patrzcie, aż woła się rozmywa, prawda? Przepiękna sprawa. On się nie boi niczego. Jakimś serkiem wysadzane tutaj takie, prawda, elementy. Tutaj te kwiaty różne, różniste, wazony. Tu jeszcze kawałek jakiegoś, nie wiem, kinkietu, czegoś, prawda? Wszyscy chciałam powiedzieć, że na dywanie nie położył płasko, tylko go jeszcze tak. Musi. To jest specjalny zabieg. To właśnie, co Dorota słusznie, pięknie zauważyłaś, to są te popisy, które się wpycha w obraz. A patrzcie, umiem w to zagięcie i o, i kto jeszcze inny, prawda, potrafi. Więc kawał wspaniałego malarstwa. I tak jak Państwu mówiłam, po pierwsze, ono się już bardzo dobrze sprzedawało za czasów Czachurskiego. Jemu ze sztalów schodziło prosto do domów. Ale był taki czas, już ponad 10 lat temu, na polskim rynku aukcyjnym, kiedy pojawiały się obrazy Czachurskiego, to schodziły na pniu.
Ale jakie osiągały ceny, to już jest inna historia. Otóż, proszę Państwa, obraz Pierwsze róże, ten, który jest po Państwa lewej stronie, to już Państwu czytam. Powstał w 1891 roku, sprzedany został na aukcji 10 grudnia 2000 roku. Cena wywoławcza wynosiła 650 tysięcy złotych polskich, a cena uzyskana wynosiła zaledwie 1 300 tysięcy złotych polskich. Jakby to, co on pokazuje, zostało opisane w tygodniku ilustrowanym następująco. Przyglądając się w zamyśleniu pierwszym różom, jakie jej z ogrodu przyniesiono, rozmyśla może na widok tych kwiatów, że i jej marzenia, jej młodość, jej wdzięk zwiętnieć mogą jak róże i ta refleksja powleka chmurką jej piękne oblicze. Prawda? Ale zobaczcie, no 1 300 tysięcy. Jeden z takich, w ogóle, jeżeli chodzi o dom aukcyjny Agra Art, który głównie zajmował się obrotem dzieł Czachurskiego, to na 10 rekordów, ten top 10, bodajże 7 ulokował Czachurski. To już jest nieźle, prawda? Kolejny jego obraz, ślubny wianek, już szukamy. Ślubny wianek. Cena wywoławcza 980 tysięcy złotych. Cena uzyskana 1 100 tysięcy. Też ładnie, prawda? I po raz kolejny, tu akurat scena przedstawiająca dwie kobiety. Tytuł już nam sugeruje, która jest w jakiej sytuacji matrymonialnej. Pleciony tutaj na kolanach taki wianuszek, biała czy kremowa, taka ekri suknia. I druga, pewnie starsza i już zamężna kobieta, która tu wygląda bardziej, jakby ją pocieszała, ale prawda? Jest w tych... Wiecie, zarzucało mu się, że ten nurt jego twórczości to jest kompletny brak psychologizmu. Myślę, że nie do końca, bo pokazać też czasami u niektórych z nich nawet tą pustkę w oczach, to też jest przecież zabieg psychologiczny, prawda? Nawet jeżeli mówimy, że jest jakąś taką próżną paniusią, to jednak zawsze to skądś wiemy, prawda? I gdzieś to widzimy. I nie tylko to otoczenie bogate nam o tym powie, ale zobaczcie tam w tle. Jakieś arasy, prawda? To wszystko, no każda tkanina, która jest, ma wzór. On nie szedł w gładkie tkaniny. Ona musi mieć wzór, to musi być żakard, musi być jakieś tłoczenie, musi coś w tym się dziać, jakiś gobelin, coś, prawda? Ponownie. Znowu zmarszczenia, nadrywanie. No musi to być. No ale widzicie Państwo, i ktoś kupuje takie coś za 1 100 tysięcy i wkłada do sejfu na przykład, nie? Bo i tak przecież się robi, bo wie, że może za, chociaż rynek sztuki jest bardzo kapryśny, to albo była super inwestycja, albo utopione pieniądze. Trudno powiedzieć, to czas dopiero pokaże. 2000 rok to już naprawdę dawno temu, prawda, wojował ten Czachurski po tym rynku sztuki naszym. Dama z azaliami, mam ją tutaj. O, proszę sobie wyobrazić, to była prosta sprawa, bo cena wywoławcza wynosiła 840 tysięcy i za tyle poszedł. Ktoś był wielkim szczęściarzem. Ja zawsze zwiedzającym radzę, że jak i Państwu tak samo, jak gdzieś znajdziecie Czachurskiego poniżej miliona, to bierzcie, bo warto. Więc tutaj 840 tysięcy, no ktoś miał kupę szczęścia, prawda? Ale śmiechy swoją drogą. Ponownie zobaczcie Państwo, jak to jest odmalowane, na jakim formacie. 47,5 na 63 centymetrów. To o te plansze mają 50 na 70. To jest rozmiar 50 na 70. Mamy prawie to samo, prawda? W poziomie, częściej te piony się u niego pokazywały, ale tutaj w poziomie i ponownie. To, że kwiaty tu, to zobaczcie, że ona tą ręką wyjmuje jeszcze ten paluszek taki arystokratyczny tu wyrysowany. Nawet każde zdjęcie tutaj, no jak ja przyłożę swoją, to widzimy, o co chodzi, nie? Te odcienie, zobaczcie, które po prostu, to jest to, co też widać, zresztą u wielu malarzy to widać, ale ja po raz pierwszy taki wstrząs z przedstawianiem w ogóle skóry, to miałam, jak zobaczyłam na żywo obraz Jacka Malczewskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie w oddziale sukiennic, w sukiennicach, Śmierć Elenai. I tam właśnie dłoń kobiety, tej, która dopiero co zmarła, tutaj przed ramię, już mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, to było widać każdą tą niebiesko, taką fioletową żyłkę pod tą taką różowo-żółtawą skórą. To samo jest u niego. I te dekolty, tutaj jakieś takie, jakby powiedzcie, to są pomalowane paznokcie, tak to wygląda przynajmniej tutaj. No to jeszcze wazon nie mógł być normalny przecież, tak? Tylko musi być po prostu taki, no jak chrzcielnice z kościołów, prawda?
stolik, zobaczcie, dość, że takie empirowe, rzeźbione nóżki, złocenia, to jeszcze marmurowy blat, czyli po raz kolejny jakaś ciekawa faktura do pokazania, prawda? I to wszystko stało w jego pracowni praktycznie, on tylko wymieniał te meble i modelki i malował dalej, prawda? Ale, czy teraz dzieli Państwa, jak to wszystko widzicie, ponownie, tu mamy, no niby jakiś arras, ale tak naprawdę on tu wymalował pejzaż też, prawda? No to nie dziwcie się, że on takich obrazów, takich w ciągu roku zrobił 2-3 maksymalnie. No bo to było dziubania. I on nie lubił pracować, jak wielu artystów robi, czyli tu sobie robię 2 na szybko, tu jeden taki superaśny. I wtedy mam cały czas rotację. To jest mądre z takiego ekonomicznego punktu widzenia, bo jak rynek lubił Czachurskiego, połknąłby wszystko od Czachurskiego. On mógł to robić, że ja na szybko coś tutaj ten, a tu sobie dopracuję jakiś inny. On dotąd pracował, aż był sam zadowolony, wtedy dopiero mógł sprzedać obraz. Kolejne piękne dzieła. O, ten też się sprzedał, dobrze, fajnie. A też słabo. Czy chcesz różę, obraz estymowany, ale to w ogóle nie wiem, czy jest możliwość, ale widocznie jest. Bo estymowany, czyli wycena taka wstępna od do przez ekspertów to była, że się sprzeda między 500 a 700 tysięcy, a cena uzyskana jest 300, czyli on musiał się nie sprzedać w pierwszej aukcji i gdzieś później po raz kolejny być wystawiony. Natomiast za czasów Czachurskiego to ten obraz, czy chcesz różę, był jednym z tych, którzy właśnie otworzyły ten nurt w jego malarstwie. Bo też ludzie, którzy nie tak jak my dzisiaj, tylko dawniej byli kształceni w kierunku sztuki mocniej, bardziej uświadamiani estetycznie, artystycznie, to nawet średnio wykształcony wiedział, że namalowanie tej perspektywy tutaj, pozycji, kiedy ona siedzi prawie, na wprost nas, nie boże, o kim było dużo łatwiej. Ta głębia uzyskana tutaj jest najtrudniejsza właśnie do tego, żeby wyglądała uczciwie. Że wiemy dokładnie, jak głęboko ona w tym fotelu siedzi, a jeszcze widzimy zarys u nas, zobaczcie, prawda? Ono się odznacza spod sukni, kolano, nawet można się pokusić gdzieś tu kawałek łydki i bucik, prawda? Przepiękny też obraz z takim, no właśnie, czy powiemy, że jest puste i próżne spojrzenie? Niekoniecznie. Tu jest jakaś melancholia, jest, to jest jakiś wyraz, prawda? To nie jest malowanie dla malowania. Kolory, zobaczcie, przecież widzimy, z jakiej tkaniny jest zrobione obicie fotela. To jest ten taki aksamit, plusz, prawda? W tym pięknym, szlachetnym, takim miodowo-złotym kolorze. Obrót, no, no widzicie wszystko, te rzeźbienia w tych nóżkach. No tego jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ten obraz został namalowany przez Czachurskiego w 2 wersjach, kombinował też z nim w poziomie, ale ostatecznie gdzieś chyba bardziej mu się podobała ta wersja. Tutaj obok Zadumana też zobaczcie, dość, że jest jakiś jeden obelisk położony, to jest jeszcze przykryte kolorkami, prawda? No naprawdę, te popisy to mamy kulminację. Możemy sobie lecieć dalej, widzimy, co się dzieje, prawda? Przy klawikordzie pieśń miłosna, cena wywoławcza 390 tysięcy, cena uzyskana zaledwie 530, czyli widzicie, już mamy, już można coś szukać nawet tak w granicach pół miliona. Teraz mamy w Hrubieszowie jakiegoś tak milionera, może by sobie poszedł w Czachurskiego. To w sumie już mamy, już jak zwykle, jak jeden zarobił, to cała reszta ma dla niego pomysł, co z tymi pieniędzmi zrobić. Ja pierwsza, poszłabym w sztukę. Ale naprawdę, tak jak widzicie, no przez te sceny, no właśnie to, że ona siedzi i przymierza biżuterię, czyli ma fiubździu w głowie. Za to się obrywało temu biednemu Czachurskiemu, no ale zobaczcie też, no to są, że on tworzył, on nie robił nigdy dwóch identycznych, ale przypomina wam ten, który już, on robił warianty, on na przykład czasami zmieniał modelkę, zmieniał jej ubiór, coś, ale mniej więcej robił taki podobny wariant jednego obrazu. No to z drugiej strony, jak wie, że dobrze poszło, no to czemu ma coś podobnego nie zrobić, co mu daje gwarancję, że ponownie dobrze się to sprzeda. Ale, żeby nie było, Czachurski to również kawał pięknej, takiej właśnie psychologicznej, przedstawieniowej, narracyjnej sztuki. Aktorzy przed Hamletem, te sceny szekspirowskie zapewniły mu duży rozgłos. On dzięki tym scenom szekspirowskim został doceniony jako ktoś, kto wreszcie czyta Szekspira i rozumie. I wie, jak go przełożyć na język malarski. Tak samo ta scena wstąpienia do klasztoru, jedynie w takiej reprodukcji dostępna, ale to łatwo sobie Państwo wyobrazicie to w kolorze, ale to też jest ciekawe, czasami, ja sama lubię sobie czasami znane mi obrazy wrzucać w wersję czarno-białą, bo ona
też pozwala coś zobaczyć. I tutaj też pięknie to widać. Wróćmy do portretu matki. Spójrzcie, to jest przepięknie pokazana twarz kobiety. Zobaczcie, w sposób, w jaki w sztuce polskiej się to robiło. W podobnym czasie, wcześniej, później. Marcel Maszkowski, portret matki. Kasper Pochwalski z takiej słynnej rodziny kilkupokoleniowej Pochwalski, którzy piękne portrety robili. I przecudownej urody portret matki Henryka Rodakowskiego, która też spójrzcie z jakimś spojrzeniem tutaj w ogóle mu pozuje, prawda? I jak wszystko jest ciemne, gdy tylko twarz, dłonie, kawałki gdzieś tam ubrań. W to wpisuje nam się Czachurski ze swoją twórczością. Zobaczcie, wspaniałe portrety i okazałe na zamówienie dla biskupa. Potrafię, zrobię, czemu nie? Biskup też ma fajne ubrania, można się popisać, prawda? Koronki, aksamity, no jest też czym poszaleć, ale i cudowne zbliżenia. Tylko na samą twarz, jakimś nakryciu głowy, zamyślony, wspaniały młodzieniec. Ponownie córka Sienkiewicza i portret kobiety, też przepiękny. Zobaczcie, jak w ogóle ładnie widać jakby fryzurę, te wymykające się loczki. No wszystko to widać też, że jest na aksamitce, prawda, ten krzyżyk zawieszony, więc naprawdę. Czy tutaj ponownie zestawiłam portret Marii Godlewskiej pędzla Czachurskiego z portretem z tego samego, z podobnego czasu, Henryka Rodakowskiego, który namalował swoją pasierbicę. Zobaczcie, to jest, tak się wówczas malowało. To też nie jest tak, że Czachurski coś od siebie super wymyślił, tylko chodzi o to, że wpisuje się w pewien nurt i dzięki temu jakby już nieodłącznie zostanie taką tą ważną częścią polskiej historii sztuki. I tu właśnie portret mężczyzny w binoklach, jedyne dzieło Czachurskiego, oryginalne, prawdziwe, jakie posiadamy w naszych zbiorach. Za chwilkę sobie jeszcze Państwo będziecie mogli przejść i zobaczyć, bo obraz jest eksponowany tutaj u nas w muzeum. W moim dziale, w dziale sztuki, jest to bez wątpienia dzieło najcenniejsze, natomiast gaszę zapędy. Jak Państwo już tam w głowie liczniki się uruchomiły, to właśnie ten nurt, który obejrzeliśmy w postaci tych dam, to ten nurt Czachurskiego się tak dobrze sprzedaje. Te portrety już nie, to już nie są te ceny, także uspokajam. Zresztą sama siebie też, bo nie mogłabym spać spokojnie po nocach, gdybym wiedziała, że mam takie... Gdyby, nie daj Bóg, w muzeum wybuch pożar, to Czachurskiego jestem w stanie złapać pod pachę i z nim wybiec, czego nie mogę zrobić z porami roku Gajewskiego, jak Państwo wiecie, bo już jesteśmy po tym Gajewskim. Ale spójrzcie, z tego samego, dokładnie z tego samego roku, co ten Kazimierz Pochwalski, kolejny z rodziny Pochwalskich, dość podobny, prawda? Nawet jest, ja się zastanawiam, czy to, no ten sam to nie jest, ale tak można by było się w sumie, no tak się wtedy też nosiło, te bokobrody, wąs, to wszystko się zgadza. Czy też tutaj, to zupełnie inne damy, powiedzmy sobie, zupełnie inne sytuacje w zamyśleniu, tuż nawet tytułem chciał coś więcej podpowiedzieć, prawda? Ale też kolejne, tutaj jest ciekawostka, to jest kobieta, której cała twarz jest tym woalem przesłonięta. Znaczy, to jest fajnie, też tak subtelnie zrobione, że go gdzieś tam widać, ale to na twarzy już nie bardzo, ale jednak jego granice jesteśmy w stanie określić. No i teraz rewelacja. Martwa natura, martwe natury, które są w historii sztuki często tak, no, martwa natura, taka wprawka. To jest właśnie probierz prawdziwego malarza. Po tym poznamy mistrza nadmistrzów, po tym co dobiera, jak pokazuje. Spójrzcie Państwo. Piękne popisy, to w ogóle ta martwa natura z jarzynami. Dla wegetarianki to raj na ziemi. To są to wspaniałe rzeczy, czy martwa natura z owocami, prawda? To się podchodzi i się chwyta i się je. Ktoś tu zresztą coś dłubał przy tym, prawda? Jeszcze tutaj cud świętego Walentego, obraz z ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Grabowcu, bo właśnie tak prowadzę tą moją narrację, zobaczcie, ku wyciszeniu wnętrze klasztoru. A teraz mamy kulminację wyciszenia. Uważam, że no właśnie, wnętrze zakrystii Silentium, czy Silentium powinnam przeczytać, około 1900 rok, to jest po prostu porażające, uważam. To jest nie, w ogóle nie wiem, dlaczego mi się też kojarzy z kościołem naszym tutaj, świętego Mikołaja. Jakoś z dzieciństwa, no, tam jest podobna posadzka i takie też były zakrystii, przynajmniej kiedyś takie ciemne, czarne meble. I jak ja to zobaczyłam, że Boże, nasz kościół, ale to tylko takie skojarzenie, po prostu jakieś takie z dzieciństwa przebitka. Natomiast jeżeli chodzi o sam, jakby zobaczcie, jak niewiele trzeba pokazać, jakiś taki wycinek sobie tylko wybrać, żeby wprowadzić do obrazu, popatrzcie, to robili inni tak samo.
Adolf Menzel, Leon Wyczółkowski, Wiosna w goście razu. Nie trzeba postaci, nie trzeba jakiejś dynamiki, znaczy dynamika jest, wiatr wdarł się do pomieszczenia, prawda? Tutaj już troszkę mniej, ale zobaczcie, jak pięknie, bardzo mi zależało, żeby Państwu pokazać jakby nie tylko Czakurskiego, tylko też pewne inne dzieła z zakresu historii sztuki, również zagranicznej. Współczesne praktycznie dzieło bardzo znanego malarza, jednego z moich ulubionych, Andrew Wyatta, Wiatr z nadmorza, 1947, podobny. Zobaczcie, historia sztuki nic nowego właściwie nie wymyśla, w sensie, wiecie, tematy. Zobaczcie, co może być tematem dla artysty. Otwarte okno i kawałek jakiejś firanki, prawda? I pejzaż za oknem oczywiście, bo nie trzeba zapominać, nie można zapominać o tym, że ten pejzaż też tu jest tym elementem. A czym chciałam zakończyć, to tym, czym próbowałam Państwa, głównie Panie, skusić, żebyście tutaj się pojawili, bo autentycznie. No ładny gość jest, to prawda, ja uważam, nie wiem dlaczego. Coś mi się w nim podoba. Piękny portret brata, więc jeszcze raz muszę Państwu pokazać, bo ponownie te błyski światła, te układanie się fał, te proporcje. My wiemy, że jeżeli on puści tę rękę swobodnie, to nam się te długości rąk będą zgadzać, że tu nie ma żadnego zachwiania. Tu w rękawicy, tu bez, też żeby pięknie pokazać, jak on potrafi, prawda? Spojrzenie i tło. Spójrzcie, jak jest tło. Przepiękny kawał wspaniałego tła i brat wystrojony w taki piękny uniform, powiedziałabym, z tym wspaniałym kołnierzem. No naprawdę, jeszcze takie zbliżenie nie mogłam sobie darować. No, uwielbiam. Jeżeli chodzi o portrety mężczyzn w sztuce, uważam, że jeden z najbardziej udanych. Dlatego polecam, warto się przyglądać. Ja już to mówiłam, to tak jak w tym filmie z Jasiem Fasolą, co grał niechcący muzealnika, to powiedział, że moim zadaniem jest siedzieć i patrzeć na obrazy. Ja mam właśnie taką rolę tutaj w muzeum, mam siedzieć i patrzeć na obrazy, co mniej lub bardziej udanie robię, żeby później Państwu właśnie w tak chaotyczny sposób to pokazać. Niemniej liczę, że gdzieś tam chociaż trochę się ze mną zgadzacie. Zanim przejdziemy do Czachurskiego, żeby go sobie zobaczyć i tam ewentualnie jeszcze porozmawiać, to już teraz muszę zaprosić koniecznie na wykład o życiu i twórczości Stanisława Ciesielczuka-Hrubieszowskiego, poety, ale wyjątkowo mamy przeskok, ponieważ spotkamy się we środę 20 września o godzinie 16, czyli dzień wcześniej niż by to normalnie, regularnie w naszym cyklu wypadało. Zatrzymają mnie tego następnego dnia inne obowiązki służbowe, w związku z tym to ten przeskok, liczę, że będziecie pamiętać. Gdyby nie, to oczywiście na Facebooku muzealnym ja to też udostępnię, więc tam sobie można wyszukać, wejść i o tym przypomnieć. Zawsze też można do nas zadzwonić, dopytać, czy coś tam, także spokojnie. Dobrze, chodźmy zobaczyć obraz na żywo, bo szkoda pokazywać na reprodukcji, kiedy można się przyjrzeć z bliska, a przyznaczę, że nie chciałam go przenosić na sztabulę, to nam się będzie bardziej. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch piosenek. Piosenki Bierność w formacji Venelium oraz piosenki Nie powiem ci dobranoc Kuby Dąbka. Nie wiem już jak.
Może coś zagram, może coś zanucę.